Liczba 2 do potęgi 50 razy 3 do potęgi 40 przez 36 do potęgi 10 jest równa. Przypiszmy sobie to wyrażenie. Mamy 2 do potęgi 50 razy 3 do potęgi 40 przez 36 do potęgi 10. Tu może być taka trudność, że nie mamy tej samej podstawy potęgi. Natomiast możemy zauważyć, że 36 możemy zapisać za pomocą dwójek i trójek. Jak to możemy zrobić? Górę przepisujemy bez zmian. 2 do potęgi 50 razy 3 do potęgi 40 przez i zamiast 36 możemy napisać 2 razy 2 to będzie 4, czyli razy 3 razy 3 to będzie już 4 razy 9, czyli 36 i to wszystko do potęgi 10. Czyli to będzie 2 do potęgi 50 razy 3 do potęgi 40 przez. Na dole mamy 2 do potęgi drugiej i jeszcze do potęgi 10 to daje nam 2 do potęgi 20 razy. Z tego wyjdzie nam 3 do potęgi drugiej i jeszcze do potęgi 10, czyli to będzie 3 do potęgi 20. No i teraz zobacz, te potęgi się ze sobą odejmują. 2 do potęgi 50 podzielić przez 2 do potęgi 20 to jest 2 do potęgi 50 minus 20, czyli 2 do potęgi 30. Natomiast jeżeli chodzi o trójki, te potęgi również się odejmą, ponieważ przy dzieleniu potęgi odejmujemy, czyli mamy razy 3 do potęgi 20. No i szukamy takiej odpowiedzi. Taką odpowiedzią jest odpowiedź C.